Przed tobą quiz. Twoim zadaniem jest podać stolicę państwa, które zobaczysz. Jest 6 pytań i poziom stale się zwiększa. Na każdą odpowiedź masz 5 sekund z wyjątkiem dwóch najtrudniejszych pytań. Wtedy czas jest dwukrotnie wydłużony. Ostatnie pytanie to killer. Lepiej z nim nie zadzierać. Jednym ze znaków rozpoznawczych miasta jest, pochodząca z 1880 roku, kolorowa mozaika, wykonana na dachu jednego z największych świątyń miasta, kościele świętego Marka. Przedstawia ona herby Zagrzebia i Chorwacji na tle wielokolorowej szachownicy. Dalej. Według większości szacunków Lizbona jest starsza niż Rzym, o około 4 wieki. Jest to druga najstarsza europejska stolica po Atenach. Dalej. Imperium Osmańskie jako jedyne państwo na świecie nie uznało rozbiorów Polski. Nigdy nie zniknęliśmy z ich map. Dalej. Granica amerykańsko-kanadyjska jest najdłuższą granicą państwową na świecie. Ma 8893 km. Dalej. W ekwatorze jest wybudowany pomnik, który symbolizuje środek świata. W zamierzeniu linia przechodząca przez plac, na którym jest pomnik, miała wyznaczyć równik, jednak w rzeczywistości została zbudowana około 240 metrów na południe od równika. Dalej. Terra Australis Incognita to łacińskie określenie, od którego się wywodzi nazwa Australia. Oznacza ona nieznany kraj południowy. To jest killer? Dzięki za obejrzenie filmu, polecam wam zobaczyć moje pozostałe produkcje, m.in. serię, w której opowiadam o krajach i wiadomości. Wiadomości były naprawdę spoko. Jeżeli chciałbyś, żeby seria była kontynuowana, koniecznie zostaw łapkę i subskrypcję, a w komentarzu nie zapomnij podzielić się swoim wynikiem.